Hejho, witajcie w Dunie Fremeni na poziomie trudnym i to będzie już ostatni 13 odcinek, czyli dokładnie tyle samo będzie odcinków, ile było w serii Przemytnikami. I to jest ciekawe dosyć. Troszeczkę, odrobinkę. Tutaj w każdym razie niszczę fabrykę pletonu, bo pletonu nie potrzebuję. I zbuduję tutaj oddzielacz wiatru, bo za produkcję wody są punkty hegemonii. Trzeba to zebrać. Tutaj też, szanowni państwo, o w ogóle tutaj też bym kurde może zaatakował. W każdym razie, tutaj mamy te gdzieś te sicz, nie, ona jest wyżej. Zawrzemy kolejny sojusz, za to też są punkty hegemonii, także jak najbardziej to robimy. Pyk, puśćmy na momencik, okej, fantastycznie, 26,2, dobrze. Czy coś jeszcze ciekawego możemy tu zbudować? Wiedza. No tutaj to kompletnie nie siądzie, dane nie siądą. Co oni w ogóle... A, też wiedzę. O, to tutaj ten budynek będzie dobry. Zbudujmy. Co my sobie będziemy żałować? I tu będzie jak najbardziej ok. Podatek zapłacimy. Kolejne punkty wpadną. 10 koła będzie. Zrobimy tę misję tam. Tutaj chłopaki już mnie zaatakowali. Wszędzie, gdzie się dało, bo odkryłem tę technologię. Dołożyłem 5. milicjanta. Ciężką milicję konkretnie. Także nawet tych dwóch się nie boję. A tutaj... Skoro jest tak ciekawie, no to spróbujmy. Manipulację tłumem zróbmy. Nie złapali mi agenta, to okej. I jeszcze im tutaj taką krzywdę zróbmy. Spowolnijmy. Teraz złapali, cholera. Czy nie złapali? Nie, ale wykryli. Nie, to ta rybka. Ci sobie poradzą, 3 jednostki. Jedyneczka. Chociaż nie, wyślemy tu armię pewnie. Ale dobra, czekajcie, spokojnie. Troszkę przyspieszyć możemy. A nie, ci się zatrzymali, widzicie? Oni nie dadzą rady, nie ma bata. To jest jedna dobra jednostka i reszta takich słabawych. O, podzielili siły jeszcze, geniusze. To nie było zbyt mądre. Dwójeczka. Szybciutko tego, proszę. Okej. No już ucieka, kurde. Ale zdechnie. Dobrze. Uwaga, jeszcze jeden. Pyk, dobrze. Dwójeczka to, jedyneczka to. Ci sobie... O, poradzili sobie. Nic nie zginęło. Lajcik. Dobra. Dwójeczkę z powrotem tu, jedyneczkę z powrotem tu. Tutaj tych już tutaj weźmy, bo za chwilę będziemy, szanowni państwo, atakować. Atakować, zdobędziemy punkty nie tylko za zabijanie jednostek, bo teraz już weszły te punkty, ale zdobędziemy kolejne. Wybijemy, zaatakujemy, to jest region specjalny. Za to też punkty będą, ogólnie za region też punkty będą. No i oczywiście wodę tutaj ogarniemy i tutaj wszystkiego będzie pełno. Już mogę iść, myślę. O nie, chyba nie. Chyba jednak nie. Oj, cholera, tak daleko. Bardzo daleko. Ale to chyba też nie ma problemu jakoś wielkiego. No. Szkoda, że nie ma jednostki, która tylko jednego punktu dowodzenia wymaga. Nawet jakaś taka strasznie droga by się przydała. W każdym razie. O nie, cholera, nie będę miał. Bo to pewnie 10 koła, znaczy 1000 kosztuje. A nie, 500, 50 tylko. Ale 10 koła tutaj. No dobra, ale to robimy, 500 hegemonii. I od razu też weźmy sabotaż wyposażenia. Okej. Prośba handlowa, chyba mamy to gdzieś, coś mi się wydaje. Greetings. Trochę dużo tego pletonu było. Niby mam, ale wpływy nie. Spadaj. Spadaj, spadaj, spadaj. Dobra, jedyneczka. Dwójeczka. 26,2. No, przytnę najwyżej, jak to będzie się dłużyło. Bo chcę oczywiście jak najszybciej to wszystko zrobić już. To ma być ostatni odcinek. To nie podlega najmniejszej dyskusji. Dwójka. Macie siedzieć w środku. No kurde, ja tu sam ten bunt zrobiłem, szanowni państwo, i teraz możecie atakować.
Co oni, biją, nie biją? Jakoś tak miernie biją. O, nie myślałem, że lecą. Wrogi agent uciekł, dobra, trudno. Jezu, dwójka, weźcie mnie, nie denerwujcie. Wszystko im trzeba wskazywać, jedynka. Pierdoły jedne. Kurde, trochę ranne te moje jednostki. O, tu już trochę lepiej. Trzeba przypilnować. No i ten znowu, kurde, ledwo zipie, pierdoła jedna. Dwójeczka. O Jezu, to jest sama ciężka piechota. Ciężka milicja. Ale damy radę. Dobrze, tylko trzeba to przypilnować teraz tego. Dwójka, bezpiecznie. Jedynka, o Jezu, najemnik. Uciekaj. Nie chcę, żeby mi tu ginęli oczywiście, no bo to kurde już takie dorobione jednostki. O, fantastycznie. Fantastycznie. Teraz jedynka. Tamci mogą uciekać, mogą uciekać. Dobra, chłopie. Podejdź bliżej, ciach, tu bierzemy. Ty, rozstaw namiot. Dwójeczka. Jesteś tutaj, rozstaw namiot. Dobra. No i tu musimy dać radę. Trzy jednostki, dwie dobre, jedna ta kasę. Dobra, damy radę, damy radę. Dwójeczka, wszystko zdrowe. Tylko że zaraz, jak tak zrobię, to ci się wrócą. A nie, dwójka to jest wszystko jedynka. Okej. Najpierw tego słabego. O kurde, leci tego więcej. Niedobrze. No to tu mogę stracić jakieś jednostki, coś tak mi się wydaje. Dobra. Jedynka, proszę się wrócić. No nie chcę uciekać. Kurde, ten gdzie poleciał. Zginie, no trudno. Tych mi szkoda najbardziej. O kurde, no dobra. Poświęcę już te jednostki, to już koniec gry. A chcę jak najszybciej pozabijać te drony durnowate. To nie są chociaż drony, drony są tutaj. O kurcze. Trochę obrywam. Ale spokojnie. Gdzie ty w ogóle bijesz? No jedynka się już musi wrócić. Zaatakować to. Dwójeczka. Dobra, zaatakujcie tego kupą. Ja. On mnie tu denerwuje strasznie. Źle się ustawia. A nie, on nie może zginąć. On jest za dobry. On jest za dobry. Ty uciekaj. Kurde, zginął głupio. Kolejny zginie. O Jezu, dwóch fedajkinów muszę odrobić. Nie, jednego. Fedajkin na pewno jeden. Uj, tutaj też. Czyli tu drugi fedajkin. A potem jeszcze pomyślimy, zobaczymy, bo nie jestem pewien, co to tam ginie. Dobra, macie strzelać. Bo się troszkę niebezpiecznie nam tu zrobiło. Dwójeczka. No ale wybijemy to wszystko. To jest akurat dobre, ale tym razem bitwa była ciężka. To na jego terenie. Na tym polega problem. Jeden tu, dwa tu. Boże, dwa. Aha, bo on tak się ustawił. Okej. Wszyscy mają być w mieście. Ile tych punktów? 26 i 8. Kurde, ciągle mało. I teraz. To jest armia numer 1. Dobra, ja sobie to przytnę.
Kurde, znowu lecą. To są pierdoły jedne, no. Tu mam też fedajki, no już wojowników nie będę robił. Taki mam plan. Oj, kurcze pieczone. Trzech takich. Oj, ten ledwo zipie. Dobra, jego rozstawmy tam. Tu może być problem. Tego też trzeba wycofać, bo to jednostka, która ma być na tyle. No, ale moja pierwsza linia frontu to już się to dośmiernie prezentuje, wam powiem szczerze. Oj, to może być bolesne. Dobra. Spróbujmy. Czy to nam w czymkolwiek pomoże? Cholera. Coś tam może pomóc. Postępy. Tutaj odkryliśmy, to my teraz, albo może tu pójdziemy po tych dodatkowych szpiegów. Tylko pytanie, czy będę w stanie? No nie wiem, ale spróbujmy. Cholera, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Cały komplet tych jednostek. Ma się skupić w tym momencie na tym. O kurde! Ale tego tu jest! Come on! Za dużo! Za dużo! Teraz kurde na tym. Dobrze. Stop, stop, stop. Teraz dobra, to jest silne. A potem szybko drona. Dron padnie przy okazji, okej. Teraz kurde na tym. Oj, będą ofiary w tej bitwie. O, Kulfon, chyba ciebie zaraz tutaj rozstawię. Nie, zdąży, Kulfon zdąży. Dobrze, dajemy radę. Dobra, jest. Kulfon, rozstaw namiot, bo ledwo zipiesz, a pomożesz innym. I to mi się oczywiście podoba. Ja to przejąłem już, tak? Nie, jeszcze. Kurde, jeszcze. O! Źle to wygląda. Harcownik, infiltrator. Dobra, luzik. A dwójeczka. Tu infiltratora jeszcze nie ma. To zrobię. Bo tak, wojownik 5, a teraz fedajkin, a też 5. To już dobra, wszędzie zainwestowałem w tych fedajkinów, bo to lepsze. Tu najemników mam dwóch. Czyli tu mi ewidentnie brakuje tego, ale nic badziewny. Ale już zróbmy jednego, żeby komplet był. Okej. Wracaj do domu, przyjacielu. Przejmujemy. 27,7. No, już niedaleko do zwycięstwa. To przejmiemy, kurde, podatek zapłacimy. No, to kurczę. Już prawie chyba nowa kontrolowana wioska. 28,4, region specjalny, rewelacja absolutna. Biuro inwestycyjne, a co oni tu robią? Władze. Minus 5, o, to nawet fajne. Dobra. Wodę na pewno bierzemy, bo za to są punkty hegemonii, więc robimy absolutnie. O kurde, a czemuż tu nie ma nacisku? Jakby mnie zaatakował, to byłby problem. O Jezu, ile on tego ma? Dużo, za dużo. No i żeby szybciej to za 500 zrobić, to sprzedam mu tego szpiega. Tylko że on wcale dużo nie płaci, kurde. No ale zawsze coś, dobra, może być takie, pyk. Okej, znowu lecą, ja pierdziule, co za jełopy. Uparciuchy, wrogi agent uciekł, przyjęto ofertę. Dobrze. Okej, możemy do bazy zajrzeć, naszej kochanej, ukochanej. Aj, tę wodę miałem tu zbudować. My się zajęliśmy, kurde, walką, to znaczy, no ja się zająłem. Nazywajmy rzeczy po imieniu. I wy, szanowni państwo, tutaj. Pyk i dudnika. Mam nadzieję, że tu zdążę się ładnie rozstawić. Chodź. Tam spokojnie proszę być. Kurde, już.
Co tam się pojawia? Pyk. Wrogie jednostki. A, zaatakowały, kurde. Paździerze jedne. My tego musimy sami wszystko przypilnować. Teraz to. Dobra, chłopaki. Metodycznie, teraz kurde tego dziada. Kurde. Infiltrator chyba zginie, ale chyba go poświęcę nawet. Dobra, teraz tego. I karcownik też zginie. Nie, kurde, nie chcę go aż tak poświęcać. Skitraj się. Oj, tego też nie chcę poświęcać. Więc skitraj się. I wy tutaj dacie radę już chyba, nie? Jak patrzcie, jak leci, jak leci. Uparciuch jeden. Spierniczaj. Dobrze. Oj, szybciutko. Takie i trzy takie. Dobra. Jest wody, 21. Co tam mnie strzela? Czy ja stoję, kurde, gdzieś pod tym ogniem bateryjnym? No dobra, już nie. O kurde. Jakie akcje. No nie, jakie uparciuchy. Dobra, akurat przy. O, i tu się bunt pojawił. No to też w dobrym momencie w gruncie rzeczy. No ale ja tu potrzebowałem szybko tych jednostek. Nie, no ile tego tu lezie? Ja pierdziule. Co za dziadostwo. Okej. I okej. I teraz bym dudnika jeszcze wziął. Tu nie będę czekał, kurde, nie wiadomo ile. Więc wyślijmy ich szybko. Może tutaj i dudnikiem. Chodźcie, kurde, bo tam walka już trwa. Muszę tego przypilnować. A, patrzcie, jakie dziadostwo. To jeszcze dalej. Okej, dudnik. No. Pyk. I chłopaki, wylądujcie tu. Dobra, i my teraz komplet tych naszych panów, mocium panów. Wszystko zdrowe. W pierwszej kolejności tak, walimy tego. Szkoda, że milicjanci nie zdążyli się zrobić. To by dobre było. Okej, jeszcze. Nie, teraz tego. Żeby nam pancerza nie zbijał. Okej, i teraz tego. I patrzymy, żeby nic nie zginęło. No wydaje się, że damy radę. Za to wszystko są ciągle punkty. O kurde, już niewiele. Już niewiele, już prawie to mamy, szanowni państwo. Akurat, idealnie, optymalnie. Infiltrator prawie umarł. Dobra, zdążył. I całą tą ekipę troszkę odsuńmy. Nie, trochę do miasta. No nie. O, idealnie weszli w kupę. I o to, kurczę, chodziło. Są nowi. Ale to już, kurczę, chyba ich tu nawet nie będę jakoś rozdzielał. Jaki kocioł, horda. Są mi milicjanci. Oddzielacz wiatru. Jeszcze raptem 0,6 brakuje. To zrobimy, kurde, tutaj i będzie okej. Co my tu w ogóle mamy? Region specjalny to jest. Co ja mogę coś tu zbudować fajnego? Nie, ci Fremeni nie mają takich budynków. O, zakład przetwórczy. Możemy. O, hegemonia dziennie, bierzemy. O, za chwilkę będzie to. O, 71 wody, to żem natrzepał. Ta, tylko za chwilę będzie na minusie. Dobra. I możemy teraz, szanowni państwo, tym już na pewno wygramy. Bez naj... Aha, tylko raz to jednak zrobię. To było, jestem rozczarowany. Niezmiernie. To jeszcze coś zaatakować, kurde, mordejerza? Albo wodę gdzieś dorobić? Więcej wody?
Tam nie, no zrobiłem ten sojusz przecież. No to skąd tu jeszcze punkty wziąć? Podatek! O, podatek za chwilę będzie. No może nie taką chwilę. Ale w razie czego on to załatwi. No wydarzeń żadnych nie ma. Warsztaty rzemieślnicze. O kurde. Dobra, lecą. To jeszcze za jednostki. Za mordowanie jednostek dostanę punkty. To nawet przed zapłaceniem podatku chyba to zrobię. Coś tak mi się wydaje. I teraz to jeszcze milicjantów tu mamy. To już w ogóle. Z czym do ludzi? Dzień dobry. Atakujecie? Już nawet na automacie zostawię to. Nie będę kombinował. Taka przewaga. Ale kocio. Ale kocio. No ale tu punktów nie było za to. Dobra, cała drużyna. O właśnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. O, tylko że nas strzelają, dziady jedne. Kurde, bunt jeszcze. O Jezu, tu obok. No to tam dwójką pójdziemy. Tędy. I tędy. O, ho, 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 ho. 12, 29 i 3. Dobra, na podatek. Tak, na podatek czekamy i to już zakończy sprawę. I co, oni się zwiesili? Hej, chłopaczki. Chłopaczki, nieboraczki. Dwójeczka. No się troszeczkę zwiesili. To i proszę się zająć tymi tutaj łobozami. Dobra. O, rozmyślili się. Już jestem kurde prawie przy tych ich głównych obszarach. Ale atakował będę, nie będę. Może jak się tutaj tych pozbędę, to zaatakuję, czemu nie? Może i tak zrobię, chociaż zdążę ten podatek zapłacić. A, przyspieszmy to jeszcze. Akurat też ładnie to wyjdzie, dwójeczka. Proszę się tutaj ładnie nimi zająć. Bardzo dobrze, jeden, drugi, trzeci. O kurde! Te. Uciekaj tam. O, tylko uważaj na czerwia. No, ale są kochani. Co to znowu oblężona wioska? No jeszcze Atryt mnie teraz kurde zaatakował. Czy my się wybronimy? Ej, możemy się wybronić, wiecie? Tam jest 5 dobrych milicjantów. To jest cała dwójka. Cała dwójka. Chłopaki z powrotem tutaj zmierzacie. Już ich nie będę wysyłał nawet, bo tutaj już zwycięstwo. Już zwycięstwo. O, teraz lepiej. Teraz lepiej, ale patrzcie jak moi ich biją. Jak ich biją, ale to już ostatnie punkty. Biją ich. Pięknie chłopaki. Szkoda, że oni nie mogą pomagać. Dobra, trzeba jednak, nie dam rady. Nie, dam radę. Kurde, dam radę, nie dam rady. Jakby oni najpierw tych atakowali, to by było lepiej. Mogę tu, o Jezu, nie mogę tu przenieść. O Boże, ja to wziąłem i nie kliknąłem. Patrzcie, no to zwycięstwo. Bo to trzeba kliknąć jeszcze, ale jestem jełopa. O Jezu, pyk. No i zwycięstwo. Haha, ale jestem jełop, zapomniałem o tym. Że niektóre misje tak działają. No ale to dobrze w sumie wyszło, dobrze w sumie wyszło. Trudny poziom zrobiony. Wyraźnie było trudniej niż na tym normalnym. Grałem też na łatwym, jak sobie osiągnięcia robiłem. I widzę ogromną różnicę, także aż się boję tego najwyższego, aczkolwiek kolejną partię właśnie na tym najwyższym poziomie, szalonym chyba się tak nazywa, planuję zagrać. I wtedy pewnie tą nową frakcją, która się pod koniec wakacji pojawi. I wtedy nową serię, czy może w międzyczasie coś zagram, może jeden na jednego, taki duel na najwyższym poziomie, nie wiem, kombinuję. W każdym razie zostało mi właśnie ostatnie osiągnięcie, wygrać na najwyższym poziomie i będzie Duna moją pierwszą grą zrobioną na 100% na Steamie, jeśli chodzi o osiągnięcia. Chociaż niewykluczone, że
siły obronne Ukrainy też zrobię na 100, bo tam też osiągnięcia dodano, jest ich raptem 7 i już mi tam nie brakuje tylko jeden. Ale to będą moje pierwsze takie gierki. Duna na pewno będzie w peletonie absolutnym. Bardzo mi się podoba ta gierka, aczkolwiek to jest ciągle wczesny dostęp. Jeszcze sporo rzeczy tutaj mogą poprawić, dodać. No wiemy już, że nowa frakcja będzie. Także cholera, powiem wam, że ciekawa gierka. Wkręca, fajnie się gra. I jestem zadowolony, że wygrać się udało. Także widzimy się w kolejnej serii kiedyś tam. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie i na razie.